Wielki Dzień Pszczół to święto nie tylko pszczół, ale także ludzi, bo dzięki pszczołom tak naprawdę możemy żyć w urozmaiceniu kulinarnym. Dziękujemy tym osobom, które przybyły. Mamy wiele atrakcji, między innymi Fundacja MAPA organizuje świeczki z wędzy. Można spróbować smaków miodu i sprawdzić, czy wiadomo, jaki miód. Jaki miód, jak smakuje? Tak. Jest także gra terenowa dla dzieciaków, ale także dla całych rodzin, w której można dowiedzieć się o pszczołach, o tym, ile gatunków między innymi mamy pszczół w Polsce, ale też sprawdzić się i fizycznie, i duchowo, bo tych zadań jest wiele. Mamy też stoisko Caritas Rawicz, organizuje stoisko z kiermaszem książek dla podopiecznej Ali z Pomocna, koło gospodyń, kobiety gospodarne i wyjątkowe ma swoje stoisko z wiązankami z ziół i też można ukisić ogórki, wypróbować swoich sił na zimę. Są też atrakcje z rękodzieła lokalnego. Są warsztaty, w których można uczestniczyć indywidualnie, ale są też miejsca, w których można tworzyć razem, czyli tak naprawdę całą rodziną, tak jak w ulu, całą rodziną wszyscy tworzymy pszczołę z nitek u naszej lokalnej artystki Ani Krakowiak. Tworzymy wspólny obraz z Fundacją Andrzejówka i tworzymy wspólnie dom dla pszczół samotnic, bo pamiętajmy, że mówiąc ratujmy pszczoły, nie myślimy tylko o tej gwieździe hollywoodzkiej, czyli pszczole miodnej, ale także o 450 innych gatunkach pszczół, które mamy w Polsce. Pani Ewelina Szymańska. Przedstawicieli albo przedstawiciel. Cieszymy się, że jest z nami tyle osób. To jest nasz pierwszy dzień. Wielki Dzień Pszczół, więc nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Na szczęście dopisała liczna frekwencja. Cieszymy się, że są z nami całe rodziny, że są rodzice, którzy razem z dziećmi biorą udział w warsztatach. Liczymy na to, że to będzie pierwszy Dzień Pszczół, ale nie ostatni. Liczymy na to, że będą kolejne i wpisze się to w harmonogram imprez, może nie tylko gminnych, ale także powiatowych.